Mamy noże, ale teraz tak, czy te noże są białe? One są metalowe, tak? Tu widzę gradient zastosowałeś, tak? Tylko trochę tutaj kąt noży trzeba byłoby zmienić minimalnie, wiesz? Tutaj ten nóż, o, należało było troszeczkę plasteliny podłożyć. Taka jest plastelina w plastycznych sklepach, taka, która nie zostawia śladów, coś takiego, nie? Albo po prostu zwinięte taśmy, kuleczkę taśmy samowlepnej. Obojętnie, podłożyć tu coś pod ten nóż, tak żeby on się troszeczkę rozjaśnił. Tu raczej napis w naszą stronę, czyli z tyłu góry nogami, powiedzmy. Tak ci pewnie kompozycja pasowała, no. Kompozycyjnie układ jest bardzo mi się podoba, bardzo mi się to podoba. Natomiast te noże, czyli ten nóż należałoby tu w tym miejscu podłożyć coś, żeby on poszedł do góry, a ten podłożyć w tym miejscu, żeby on poszedł w tę stronę. A ten też podłożyć tutaj, żeby on poszedł w tę stronę. O, tu podkładamy i on, tak żeby wyrównać, bo trafiłeś tu w taki punkt, że on zupełnie tracimy szczegóły. Stąd moje pytanie, czy on jest biały? Jak to bywa w takich materiałach, które się świecą, że to pod jednym kątem odbijają światło całkowicie i są białe, na przykład czarny aksamit potrafi się na biało kompletnie świecić, prawda? No tylko aksamit to jest, nie jest taki równy, równopowierzchnie, ale załóżmy. A pod innym kątem pochłania 100% ilości światła, nie? Także tutaj niewielki kąt, nie zburzyłoby ci to kompozycji. I ewentualnie jeszcze, żeby wtedy ładnie na tym nożu wyszedł gradient, to poeksperymentować z wielkością tej plamy, bo ona jest w tej chwili tej wielkości, przynajmniej okrąg taki zatacza, tutaj powiedzmy, nie? Jakby dać mniejszy okrąg, tak żeby ten gradient się tutaj na tym nożu pokazał, czyli ta zmiana by się pokazała, bo generalnie ten gradient polega na tym, jak to gradient, prawda? Że tutaj mamy taką jasność, uzyskujemy, no powiedzmy może być tła, a tutaj taką, czyli różnica spowoduje, że nie będzie to takie odbicie bezpośrednie, tylko tam będą też niuanse od jaśniejszych partii, czyli tu będzie jaśniej, a tu będzie ciemniej na samym nożu. Także gradient jest takim ekskluzywnym zastosowaniem światła. Nie softboxy, tylko gradient właśnie. To jest naprawdę high-end, prawda? Tak, jednak Krzysztof pisze, że tak, potwierdza jedna lampa. Także to są proste, proste rzeczy.